Cześć, to jest ten dziś szybki, niespodziewany haul z Auchan. W ogóle jestem bardzo ciekawa, jak mówicie na ten sklep. Auchan, 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 czy jeszcze jakoś inaczej? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Ale bez zbędnego gadania przechodzę, bo zupełnie nie nastawiałam się na nagrywanie takiego haulu zakupowego, bo zazwyczaj jak jestem w Auchan, to kupuję dosłownie kilka rzeczy, bo mogę do niego chodzić tak naprawdę codziennie i wiecie, no po prostu nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Ale dzisiaj jakoś tak się złożyło, że miałam do kupienia troszkę więcej rzeczy, więc szybko to pokażę. I może zacznę od takich rzeczy niespożywczych. Więc mam tutaj taki ręcznik papierowy kuchenny, zawsze się przyda. Kupiłam też żel pod prysznic z Nivea. Lubię ten zapach po prostu. Mam też duet grillowy, czyli rozpałkę i brykiet, ponieważ prawdopodobnie jutro uda nam się zrobić grilla. Kupiłam też dwie wody, bo jak jestem z wózkiem, to właśnie kupuję takie cięższe rzeczy, które wsadzam do wózka, a resztę ewentualnie trzymam w torebce. Natomiast tak jak mówię, mam dostęp do Auchan praktycznie codziennie, więc co drugi dzień zazwyczaj kupuję właśnie wody. Okej, a reszta to już tak naprawdę spożywka. Kupiłam dżem, szynkę na kanapki, to jest pierś gotowana z indyka Bianka, lubię ją, jest w porządku. Cytryny, siatka, u mnie zawsze cytryny muszą być, bo ja je wykorzystuję i do herbaty, i do wody, także jak najbardziej. Paruszki z indyka, lubię je, bo jest ich 6 sztuk i są takie trochę bardziej podzielone niż te, co jest ich 5. Kupiłam też pasztetową ze szczypiorkiem, głównie dla męża, bo miał na nią ochotę i ją lubi. Kupiłam też boczek wędzony, ponieważ jeżeli będziemy robić grilla, to chcę go zrobić z pesto i właśnie na grillu sobie przypiec. Kupiłam też 3 różne skyry, waniliowy, truskawkowy i jagodowy. Standardowo zwykły jogurt naturalny. Przechodzę do drugiej strony. Kupiłam też łopatkę wieprzową, bo jeżeli jutro nie uda nam się jechać na grilla, to zrobimy sobie taki mały gulasz. Mam też 2 bakusie, mój syn je lubi, więc od czasu do czasu może zjeść. Kupiłam też różne musy owocowe, też przeznaczeniem dla syna. On je praktycznie je codziennie, taki jeden musik jest zjadany. Kupiłam też 2 sosy ciemne pieczeniowe. Przydadzą się, po prostu się czasem przydadzą. Kupiłam brokuła, który był akurat na promocji za 2,99. Kupiłam też kiełbaskę śląską. Właśnie też z przeznaczeniem na grilla, a jeśli nie, no to się ją zużyje do czegoś innego. Cebula do gulaszu, jeżeli będziemy robić ogórek. W domu musi zawsze być ogórek, ponieważ syn je go tonami tak naprawdę, więc zawsze w domu musi być. Mam też chlebek tostowy. Mam też 2 rodzaje makaronu. Jeden to spaghetti, drugi to takie rurki. Mam też śledzia dla męża. Ja akurat śledzia nie lubię, ale jemu się zachciało. Kupiłam też 2 puszki, jedną fantę, jedną kolę. Fanta dla męża, ja wolę kolę. Były akurat w promocji po 2 zł, więc wzięłam, ale to tak właśnie jakby mi się kiedyś zachciało. I jeszcze wzięłam chipsy z przysnaków, koperkowe. Są całkiem w porządku. Zapomniałam jeszcze dodać, że za wszystko zapłaciłam 125 zł i 93 grosze. Ktoś byłby ciekawy dokładnych cen, to daję tutaj paragon. Okej, to już by było na tyle. Dajcie mi znać właśnie, jak mówicie na ten sklep. Czy robicie często w nim zakupy? Jakie są Wasze ulubione produkty z Auchan? Co? I to tyle na dziś, więc jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego. Pa!